Właśnie zakończyliśmy uroczyste obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Powstanie wybuchło 22 stycznia po ogłoszeniu manifestu przez tymczasowy rząd narodowy, którym kierował wtedy pierwszy dyktator Powstania Styczniowego, Ludwik Mirowski. Kolejnym dyktatorem powstania był Marian Langiewicz, a ostatnim Romuald Traugut. Osoba wybitna, po powstaniu styczniowym ujęty, uwięziony na warszawskiej Cytadeli i tam też stracony. Romuald Traugut, jak w kazaniu dzisiaj powiedział ksiądz przewodniczący dzisiejszej Eucharystii, jest kandydatem na ołtarze. W powstaniu wzięło udział około 200 tysięcy powstańców. Powstanie styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej. Stoczono około 1200 różnych potyczek i bitew. Na terenie powiatu tomaszowskiego najbardziej znaną jest bitwa, która rozegrała się pod Brenicą w gminie Lubochnia w dniach nocy z 13 na 14 lipca. Oddział Dzieci Warszawy pod dowództwem majora Ludwika Żlińskiego stoczył potyczkę z przeważającą liczebnie gromadą wojsk radzieckich, rosyjskich. Powstańcy ponieśli porażkę, zginęło 115 powstańców, w tych 5 spłonęło żywcem w stodole. Mogiła powstańców z tej bitwy znajduje się na cmentarzu w Lubochni oraz na cmentarzu w Czerniewicach. Przez ziemię tomaszowską przewinęło się wiele różnorodnych potyczek między Opocznem, Rawą Mazowiecką i tutaj na terenie powiatu. Miasto, wszyscy mieszkańcy, niezależnie od narodowości, statusu społecznego, wspierali swoimi datkami powstańców. Powstanie oczywiście zakończyło się klęską z tej uwagi, że przewaga liczebna wojsk rosyjskich była ogromna. Około 400 tysięcy, natomiast w porywach powstańcy liczyli do 10 tysięcy regularnych oddziałów. Należy wspomnieć tutaj, że mimo tego, że powstanie poniosło klęskę, jednak podobnie jak powstanie styczniowe było inspiracją dla późniejszych zrywów narodowościowych, było inspiracją dla powstałych legionów pod przewodnictwem marszałka Piłsudskiego, ale też dla funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Należy też dodać, że w powstaniu zginęło ponad 20 tysięcy powstańców, 40 tysięcy zostało uwięzionych, z tego 20 zesłanych na Syberię, gdzie ponieśli śmierć bądź umarli w wyniku wykończenia przy katorżniczej pracy. Efektem powstania były też konfiskaty majątków ziemskich, szlacheckich, kościelnych, postępująca rusyfikacja oraz terror. Odpowiedzią na terror cara był przygotowywany polski program pracy organicznej, który najwyraźniej uwidoczniony został w naszej literaturze, w utworach powstańca styczniowego Bolesława Prusa, ale też w utworach Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Marii Rodziewiczówny, czy też Stefana Żeromskiego. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o bohaterach wszystkich powstań narodowych, w tym również o powstańcach styczniowych. Cześć i chwała bohaterom. Dziś obchodzimy 159. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Było to jedno z najdłuższych i najbardziej bolesnych powstań ludności polskiej, w której brali udział zarówno szlachta, jak i chłopi, mieszczaństwo. W tym powstaniu brało udział około 200 tysięcy ludności polskiej.
Dzisiaj jest uroczystość, w której upamiętniamy wszystkich tych, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Jest to czas, w którym modlimy się. Właśnie odprawiona została msza święta w naszej parafii, w parafii świętego Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim, za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny, w odzyskanie niepodległości. Jest to czas, kiedy młodzież, jak również władze miasta, władze powiatu zgromadziły się i oddały hołd tutaj przy obelisku na ulicy Mościckiego. Cieszymy się, że wszyscy przyłączyli się, organizatorzy, czyli pan starosta Mariusz Węgrzynowski, również pan prezydent miasta, pan Marcin Witko, do tak uroczystych obchodów rocznicy powstania styczniowego. Wiemy, że powstanie to upadło. Zginęło w działaniach ponad kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Część została zesłana na Sybir. Wielu uciekło również po tych działaniach na emigrację. Ale duch narodu nie zamarł. Poeci, pisarze walczyli przez swoją literaturę. Była to pani Maria Dąbrowska, Konopnicka, Bolesław Prus, również Stanisław Moniuszko czy Jan Matejko. Pielęgnowali ducha narodu, patriotyzmu przez swoją działalność artystyczną, pisarską czy malarską. Dziś akurat zbiega się to z dniem babci i dziadka, a więc nasi pra dziadkowie i babcie wywalczyły nam tą niepodległość przez swój patriotyzm i niezwyciężony duch, który w nich trwał. Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszych uroczystościach.